W dniu 4 października 2017 roku Krośnieński MPGK podpisało umowę z Inżynierią Rzeszów SA na rozbudowę i przebudowę zakładu uzdatniania wody Wrzepańcowej. Wartość podpisanej umowy wynosi ponad 6 milionów złotych. Zgodnie z podpisaną umową, wykonawca ma 15 miesięcy na wykonanie zadania. Ponad 10 lat temu powstał plan modernizacji sieci wodociągowej w Krośnie. W ramach tego planu zrealizowano wiele już inwestycji, których wartość przekroczyła 50 milionów złotych. Znaczna część tych pieniędzy pochodziła z Unii Europejskiej. W chwili obecnej przystępujemy do modernizacji zakładu uzdatniania wody w Szczepańcowej. Jest to najstarszy zakład dostarczający wodę dla Krosna i wymagał pilnych działań remontowych i inwestycyjnych. Poprawi się jakość wody pitnej w krośnie, w wodociągach krośnieńskich i będzie bardziej niezawodne działanie tego zakładu i, i pewność dostaw wody dla Krosna. Modernizacja zakładu uzdatniania w Szczepańcowej jest ostatnim elementem wieloletniego planu, który pozwoli na zoptymalizowanie zaopatrzenia w wodę z krośnieńskiego wodociągu dla obszaru zamieszkałego przez ponad 100 tysięcy osób. Modernizacja zakładu uzdatniania wody w Szczepańcowej to bardzo ważna inwestycja dla naszego regionu, co potwierdza fakt, że na jej realizację spółka pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą Uporządkowanie Gospodarki wodno Miasta Krosna. Drugi etap w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno w aglomeracjach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość dofinansowania tego projektu to kwota blisko 23 miliony złotych.